No powiem wam, naprawdę bardzo długo. To jest chyba najdłuższy węzeł, jaki budowałem. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Kraina Tornad. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś, na co bardzo długi czas ja czekałem. A mianowicie mega węzłem autostradowym, wliczającym w to zjazdy do tego przemysłu i do tej głównej drogi. Ponadto przejazd i wjazd do naszego nowego do naszego dworca, już nie takiego nowego. Wjazd do tej dzielnicy bezpośredni. Wjazd na naszą drugą główną arterię, która prowadzi prosto do ronda. Wjazd na naszą autostradę, która się ciągnie aż do pierwszego kafelka. No i oczywiście ze zjazdami tutaj do pobliskich rejonów. Ponadto zjazd w tym rejonie do naszej nowej autostrady, którą wybudowaliśmy w ostatnim odcinku, ze zjazdami do stadionu i do tej dzielnicy. No i oczywiście to będzie wszystko połączone w jeden mega multiwęzeł, który, jakbyście byli ciekawi, jak będzie wyglądać, możecie, czekajcie, żebyście mieli takie dobre porównanie, teraz na ekranie zobaczyć. To jest rysunek, który sobie wyrysowałem. Trwało to około 2-3 godzin, jak go rysowałem. Jest on oczywiście pomniejszony skalą. Będę go też trochę inaczej budować niż jest na rysunku, ponieważ wiadomo, City Skylines, jego prawa i tak dalej, bez modów. Co nie zmienia faktu, że na pewno będzie to dosyć ciekawy projekt. I z nim się za chwilę zajmiemy. Właściwie to o nim będzie dzisiejszy cały odcinek. Ale zanim to pokażę wam jedną rzecz, która się wydarzyła pomiędzy ostatnim odcinkiem, a mianowicie nowy węzeł przesiadkowy powstał w moim mieście. A mianowicie, nie, proszę bardzo, mamy tutaj nasz węzeł, jednoszynówka, metro i pociągi. Najważniejsze jest to, że tutaj są pociągi. I są dwie linie, jest dosyć mocno wykorzystywany ten dworzec. 287, jak na to, że postawiłem ten dworzec tutaj pewnie zgodnie z grą jakoś rok temu, to nie jest źle. I nasz węzeł tramwajowy. Nasza droga się tutaj rozjeżdża, jak widzicie na załącznym obrazku. Po czym nasze przystanki tramwajowe w tym miejscu są i ludzie uwielbiają to przejście. Ta przesiadka jest uwielbiana. Oczywiście tutaj na razie większość osób wychodzi i idzie bezpośrednio tutaj, ale oni to uwielbiają. Ponadto puściłem tutaj teraz nasz tramwaj w jednym kierunku do innego dworca. Tu jest stacja metra, przesiadki i tak dalej. I jedna nowa linia tramwajowa, która jedzie bezpośrednio przez tą dzielnicę. Nasz węzeł, wracając do węzła oczywiście, będzie budowany taką ciekawą zasadą, a mianowicie bez wyłączenia gry. Czemu ja to lubię robić? Bo to dodaje o wiele więcej zabawy, po pierwsze, a po drugie daje do myślenia, no i dłużej się też to robi. To też na pewno. Czyli musimy najpierw przygotować objazdy. Pierwszy objazd jest już tutaj zrobiony w tym rejonie, ale do wszystkich rejonów jeszcze nie zrobimy objazdów i tym się teraz zajmę. Ponadto muszę wyburzyć ten kawałek dzielnicy, zrobić nowy wjazd do tej dzielnicy i postawić nową stację metra i podciągnąć pestkę, więc tym się teraz zajmę na najbliższym timelapsie. Ja naprawdę, jak zacząłem nagrywać ten odcinek, to nie wiedziałem, że tak długo mi się zejdzie i tak długo będę go montować. Bo wiecie, pliki śródowe do tego odcinka mają ponad 70 GB. To jest bardzo dużo, jeśli ktoś nie wie. Zwykłe odcinki z Skylines trwające, no powiedzmy 35 minut, które montuję, ważą maksymalnie 10 giga, to jest 70. Nagrywałem go przez ponad 2 tygodnie. Kiedy zacząłem go nagrywać, to ja miałem jeszcze jakieś... no pewnie 800 subskrypcji, na pewno nie 1000, ale o tym to jeszcze się dowiecie więcej, jak będziecie oglądać do końca. Jak widzicie, budujemy sobie nową autostradę całkowicie do naszego miasta. Stwierdziłem, że może być ważna, abyśmy mieli jeszcze jeden wjazd od drugiej strony. I według mnie to było bardzo dobre rozwiązanie. Co prawda nie jest ona bardzo popularna, aż tak jak inne. Jednakże to jest według mnie bardzo dobre rozwiązanie, bo jednak ludzie korzystają z niej, a też w tym mieście powiem wam taką ciekawostkę, że ten odcinek też nagrywam dosyć dawno już. To może być nawet z jakieś 2 tygodnie, lub no z 2 tygodnie temu na pewno nagrywam ten odcinek, wszystkie ujęcia. Więc on też jest trochę już starszy, po prostu montowanie tego trochę mi zajęło. Także on już trochę ma swojego czasu, a kolejny odcinek jest też już nagrany i on się pojawi w tym tygodniu. I jesteśmy już na takim etapie, po tym kolejnym odcinku, że raz już wygrałem scenariusz i musiałem z autozapisu cofnąć do tego czasu, bo chciałem pokazać to faktycznie, jak to wygląda.
jak wygląda zakończenie tego scenariusza, bo to jest dosyć ciekawe. I faktycznie już jesteśmy bardzo tego blisko, ale jeszcze nawet po zakończeniu tego scenariusza, czyli po wygraniu go właściwie, jeszcze się trochę pokręcimy w tym mieście, bo mam tu parę rzeczy do zrobienia jeszcze. Także spokojnie, jeszcze no na pewno z 5 odcinków w tej serii będzie. No i wybudowałem tutaj obwodnicę naszego całego miasta. W sensie wybudowałem jeszcze jedną autostradę w międzyczasie, żeby tutaj trochę usprawnić ruch. To jest taka nowa autostrada, która od boku nam trochę przez te nowe kafelki tutaj się ciągnie. Jest to tam jakieś tam pewnego rodzaju udogodnienie. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja tu zrobiłem tak ostry zakręt, to tylko i wyłącznie dlatego, że ten obiekt też muszę przebudować. Po przebudowie tego obiektu będę mógł już całkowicie zrobić tutaj normalne zjazdy. Także spokojnie, to nie jest na dłuższą metę. Natomiast co jest ważne, to tak, ten zjazd no nie jest tak źle jak myślałem. Po prostu pewnie dużo osób w ogóle zniechęciło się do jazdy drogą kołową do mojego miasta, tak się domyślam, przynajmniej mi się wydaje. To ma swoje zalety i minusy oczywiście. Tu jest nasz nowy całkowity węzeł teraz, w sensie oczyszczalnia ścieków i tak dalej, to wszystko teraz przestawiłem w to nowe miejsce. Helikoptery tutaj cały czas są i tramwaj jeździ, jak się go gdzieś złapie. Raczej wątpię, żeby tramwaj tu miał jakiekolwiek duże poparcie, jeżeli chodzi o ludzi, no ale jak coś jest. Tu widzę, że mogę usunąć kolejny fragment. Tu już trochę lepiej sytuacja wygląda z tego co widzę, bo zrobiłem im bezpośredni bypass, dzięki któremu mogą sobie skrócić drogę. To mi się nie podoba. Żebyście tak sobie jechali na okrągło, to mi się nie podoba. Natomiast tutaj też zrobiłem im bezpośrednio jeżdżać do naszego przemysłu. Tak samo tutaj dałem specjalny. Widzę, że tu im się to spodobało aż za bardzo. Trzeba im dać możliwość tutaj tego skrętu. Takiego lepszego bym powiedział. O. Coś takiego. Dobra, bo to trochę usprawni sytuację, a nie takie te wielkie korki mi się teraz będą robić od przemysłów. Wiadomo, że przemysł to... Może więcej pociągów towarowych będzie. To będzie na plus. Druga rzecz ważna to jest ten wyjazd z, no tutaj z tunelu naszego. No jest to takie trochę, bym powiedział, uciążliwe teraz tutaj w tym miejscu. W sensie ja i tak jestem pod wrażeniem tego, ile osób tutaj jedzie tędy. W sensie... Bardzo dużo osób teraz jeździ do naszego tej dworca. To jest dobra nowina, głównie to jest oczywiście pewnie komunikacja. To nie zmienia faktu, że bardzo cieszy mnie to, że nowy wjazd, jaki tu zrobimy, im się przyda. I do dworca jeszcze jakiś tutaj podczas tymczasowej tej przebudowy dorzucę coś nowego, bo aktualnie to jest kiepsko. I ten wyjazd tutaj z tunelu, on nie poradzi sobie, muszę jakiś zrobić jeden z węzłów takich przejazdowych. Natomiast tutaj, jak możecie zauważyć, jest też właśnie nasz ten wjazd. Tu jest sygnalizacja świetna, bo inaczej to nie dawało sobie rady kompletnie. Ale to jest jeden z pierwszych miejsc, gdzie będę to przebudowywać, bo zaczynając od tego miejsca, że tutaj nie będzie takie, tak to nie będzie wyglądać w ogóle. Także tak, to będzie ciekawe. No dobrze, to ja zaczynam powoli budowę tego. A, no i osiedle A, i B, i C, i D. Też przebudowałem, tu pestki jeszcze nie podciągnąłem, to zrobię prawdopodobnie dosyć szybko. I się tutaj parkują, ciekawe, i idę do pestki. No takie podejście mi się podoba, ogólnie mi podejście do pestki, że korzystałem z pestki, to mi się już w ogóle podoba. Natomiast sądzę, że będzie ciekawie. W ogóle tutaj jest stacja kolejowa, ona jest przyszłościowa, tak jak możecie myśleć, do podłączenia do tej stacji, jako nasza linia okrężna, która będzie jechać dookoła całego miasta. Ale do tego to jeszcze trochę czasu. Zacznijmy od tego kataklizmu, bo ja się domyślam, ja się mogę domyślać, nie wiem czy taka jest prawda, że część z nich jedzie do tunelu, dokładnie. I my to im teraz usprawnijmy. Tak, tak, dokładnie, usprawnijmy. Ale powiem wam, że naprawdę budowanie tego węzła to dla mnie była czysta przyjemność. Jakby dawno się już tak dobrze nie bawiłem, zajmując się czymkolwiek innym niż myśleniem o maturze. To też taki bardzo dobry prototyp. Co nagle jak te odcinki, w sensie ten odcinek chyba się pojawi, albo tak, ten się pojawi w niedzielę, to jeszcze nie. Ale kolejny odcinek pojawi się też podczas jakichś moich matur, więc tak. Tak to wygląda, ale spokojnie, tam już jak się skończą te matury, to wrócimy z parą odcinkami. W sensie ja też sobie zrobię taki krótki wyjazd, więc też będzie tak mniej odcinków jak teraz, żeby sobie odsapnąć, ale to prawdopodobnie jakoś na przełomie maja, czerwca wyjadę sobie gdzieś poza Warszawę na wakacje. No, spadę, właśnie jeszcze nie wiem jak to będzie w sumie wakacje,
bo to będzie dosyć ciekawe, bo teraz domyślam się, że macie dużego głodu na więcej filmów z mojej strony, zresztą ja też chętnie bym dużo wyrzucał, ale będzie problematyczne, bo poza nowymi grami, które muszę właśnie wymyśleć, abyście tutaj dorzucić, to stricte nagrywanie odcinków, poza mniejsza z tym, nie będąc w Warszawie, jest problematyczne, jak możecie się domyśleć. I może być tak, że po prostu co dwa tygodnie musiałbym w teorii dojeżdżać do Warszawy, ale tym się zupełnie nie opłaca. Biorąc pod uwagę, jakie tu są pieniądze z YouTube'a, to na taki bilet w jedną stronę z mojej działki i z powrotem to nie opłaca się. To się nie opłaca. Zysku nie będę, będę nawet na minusie dosyć dużym. Jak widzicie, zaczynamy budować sobie nasz nowy węzeł tutaj z tej strony. Powiem wam, naprawdę jestem zadowolony, jak on tutaj powstał na sam koniec. Jeden i drugi ma swoje własne tutaj części. I obydwa mają swoją własny charakter właściwy, można by powiedzieć wręcz. Ale jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo nowych trików używam, jak budować te węzły, jak robić, o których pojawi się odcinek Triki i Pomocniki. Możecie mi napisać o tym w komentarzu, żebym nie zapomniał, że stąd mam parę trików i pomocników wyciągnąć. Jeden z nich to jest jak robić wiadukty nad zwykłymi drogami, wiadukty drogowe, jakiekolwiek właściwie. O, to jest to właśnie. Patrzcie, zrobiłem tak i mogę od razu wybudować wiadukt. I to jest jeden z tych trików. Drugi to chyba jest tak poprawnie korzystać z linii pomocniczych, ale to sądzę, że to byłby naprawdę długi odcinek, żebym coś takiego tu wykręcił, bo tam jest tyle rzeczy. No i na pewno wam pokażę, jak stworzyć idealne przejście na równym poziomie z wiaduktu na drogę gruntową. Znaczy na drogę gruntową. Na nasyp. Bo to jest na pewno coś, co wam się spodoba. Domyślam się. Mi się bardzo to spodobało, jak to znalazłem, a jest to banalnie proste, więc sądzę, że to też mogę wrzucić na jakieś triki, pomocniki. Także coś, co się na pewno pojawi, to nowa gra w wakacje, kooperacje, na pewno będę jakąś robić. Może City Skylines na PC wróci? Nie wiem, nie jestem tego przekonany na 100%. Mniejsza z tym na pewno będzie cały czas, to jest pewne. I tak... Chyba nie wiem, czy coś jeszcze konkretnego dorzucimy. Tak jak się tutaj zastanawiam właśnie, co ja bym tu mógł jeszcze wrzucić. No jakieś odcinki z Metra czy coś, to nagram sobie oczywiście na zapas. Ale one nie będą nieskończone, tak? Dwa tygodnie i tyle. Zobaczymy. Coś tam na pewno, coś tam wymyślę. Mniejsza z tym bis. O tak. Nieprowadzone przeze mnie. To był uciek, w sumie ciekawe. Nie powiem, że nie. Zobaczcie, jak ja tutaj musiałem się zmagać z tym, żeby one były dokładnie równe, te wiadukty. Ja zawsze tak mam. Jak widzę, że jest minimalnie schodzi w dół, to minimalnie wtedy muszę go wyrównać, żeby idealnie był prosty. Ja to gdzieś tutaj powinienem pracować w jakichś takich projektach czy coś, żeby... Ja tutaj jestem perfekcjonalistą przy tych wiaduktach. Tak zawsze jest. O, i to jest drugi węzeł. Możecie zobaczyć, że on będzie wyglądać bardziej jak koniczyna nasza drogowa. I według mnie to dobrze, że obydwa wyglądają inaczej. Oczywiście lepiej je zobaczycie na moim podsumowaniu tutaj, tam, w międzyczasie, bo ja tutaj robię takie podsumowania co jakiś czas. I na nim na pewno lepiej to zobaczycie, ale no już tutaj możecie trochę zobaczyć. Swanego, przypominam, jak możecie zobaczyć, moja ulubiona do tego to jest droga gruntowa, którą tutaj non-stop używam. Droga gruntowa dla mnie to jest linijka i taki ołówek, bo taki ołówek mogę na cokolwiek innego zmienić, taką drogę gruntową, na autostradę, na wszystkie drogi, na tory kolejowe, co prawda nie mogę zmienić, ale na tory tramwajowe mogę zmienić drogę gruntową. Także to jest bardzo dobre. I wam też polecam, bo to też jest przy okazji najtańsza droga w całej grze. A można ją tak bardzo w dobrych stronach wykorzystać. No serio. To też nie jest pełna koniczyna, jak widzicie, bo z tej strony nie miałem miejsca i musiałem zrobić taki inny zjazd. Ale ten zjazd też naprawdę całkiem nieźle wyszedł. Jak widzicie, cały czas tutaj przestawiam tory kolei jednoszynowej, bo faktycznie miałem z nią problemy i musiałem objazdy robić. No tak jak mówiłem, całą większość rozrywki, właściwie tej przebudowy tego węzła, właściwie budowy faktycznego węzła, robiłem na Playu. Co też skutkowało z tym, że w ostatnim odcinku musiałem walczyć, aby nie wygrać tego scenariusza za wcześnie. Bo naprawdę, no, parę dzielnic musiały jak ostatnio nagrywałem, zubożyć i mniej wyprowadzić się mieszkańców, bo już miałem 150 tysięcy mieszkańców. A wtedy się wygrywa. Także taka ciekawostka. No, i jak widzicie, kończymy już budowę tego węzła. Tutaj podłączamy teraz tylko jakieś węzły kolejowe, tory kolejowe i tak dalej. I to tyle. I wszystko gotowe. Skylinesy się też będą pojawić teraz trochę częściej, bo teraz jak ten krajny teren była tak rzadko, to
Straszne, straszne rzeczy naprawdę. Ale spokojnie, już będziemy z tym wracać do normalności. No i tak, trochę się zmieniło od ostatniego mojego mówienia. Podstawową rzeczą jest ta nowa autostrada, którą tutaj sobie przesiągnąłem. Jest ona naprawdę ciekawa, powiem wam. Jeszcze nie jest gotowa do końca, ponieważ ta autostrada będzie przyciągnięta całkowicie do tego ronda. Z przebudową tego wiaduktu na górze, z ładnymi zjazdami po tej stronie i przebudową tej pętli tramwajowej, a konkretnie jej usunięciem i przyciągnięciem większości linii albo do tego rejonu, albo do tych nowych rejonów. Także tak, to się będzie jeszcze działo. Pewnie w dzisiejszym odcinku na pewno przeciągnę. Nie wiem, czy usunę tę pętlę tramwajową, to akurat jest mniej pewne. Natomiast idąc dalej za ciosem, co zrobiłem? Skończyłem ten nasz węzeł i podłączyłem go na razie do istniejących dróg. Spokojnie, zaraz będziemy budować dalej po prostu. Ale najpierw podziwiajmy ten węzeł. Zobaczcie, jakie to są ładne zjazdy. Tak, ten tu jest bardzo ładny z tym zjazdem. Ogólnie ten węzeł to jest jeden z moich ulubionych. To, jak jest on symetryczny i w ogóle poukładany. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tu są dwa pasy, to w sumie nie pamiętam czemu. Pewnie dałem, bo to była główna droga przez jakiś czas ze zjazdami i mogę już usunąć do, zmniejszyć do dwóch pasów. Ale tak, tak, jest tutaj taki ciekawostek. Tu jest drugi zjazd, który przejeżdża dołem. Trochę mi się to kojarzy z węzłem przy lotnisku Chopina, który mamy aktualnie. Też takie są tam różne objazdy z obwodnicą południową. Natomiast idąc dalej, mamy tutaj jeszcze nasz zjazd do naszego całego dworca. I to też według mnie bardzo dobrze funkcjonuje. Tu w przyszłości może będzie sygnalizacja świetna, bo tu jest bardzo duży ruch. I teraz jest jeszcze większy, ponieważ są zjeżdża. Tak, tu jest nawet tramwaj też wciągnięty. I sądzę, że on może być ciekawy. Tak samo z tej strony będzie jeszcze jeden tramwaj jechać. Jeszcze go nie puściłem, bo jeszcze nie wiem, jak go puszczę. Ale on tu będzie, spokojnie, o to się nie bójcie. Także tak to wygląda. Przejścia nadziemne powstały też tutaj, jak widzicie. Bo nasz tramwaj się też tutaj zmienił. On teraz tutaj jedzie pod węzłem naszym, zygzakiem, jak możecie tutaj zobaczyć. Przejeżdża i dojeżdża na razie tutaj tylko pętla tymczasowa. Jak widzimy, ktoś na niego właśnie czeka chyba. Tak, ktoś na niego czeka, bo tu jest też pestka. Pestka też została przyciągnięta, ma tu jeden przystanek pośredni. Tutaj go tu nie będzie, w sensie on tu będzie, ale zupełnie inaczej będzie wyglądać. Natomiast faktycznie przystanek pestki jest tutaj i ludzie z niego korzystają. Nasz węzeł z tej strony tak samo się kończy, tylko tu jest taki bardziej na zasadzie koniczyny. Koniczyna nowoczesna, czyli z podwójnymi autostradami na jednym pasie, nie tak jak jest w zestawie w grze, jednakże z jednym udogodnieniem, czyli z tym zjazdem tutaj. Dlaczego jest tutaj taki specjalny, specyficzny zjazd z bardzo ostrym zakrętem, jak tu widzimy, który zakręca pod tym asfaltem i wjeżdża tu do koniczyny. Po pierwsze musiał tak zrobić, żeby koniczyna mogła działać, żeby taki ostry zakręt zrobić. A po drugie, zobaczmy w ogóle, czy ktokolwiek z niego korzysta. Korzystają. Nie mogłem tutaj sobie pozwolić na koniczyny, tu nie miałem miejsca. Tak, tutaj są pociągi, tu jest tramwaj i tu jest kawałek dzielnicy, więc musiałem to zwężyć jak najbardziej. Natomiast najbardziej, co było, przepowiadało za tym, żeby stworzyć to w ten sposób, jak teraz jest tutaj, to jest raz, że ten wjazd jest tutaj na równi z naszymi tunelami kolejowymi, a dwa, że tutaj mogłem zrobić to tam, a najważniejsza część jechała tędy i tu przejeżdżała dalej tą autostradą. Tu jest w ogóle wyciszona ta autostrada, tak zobaczyłem. To dobrze. I tutaj ona będzie w przyszłości wjeżdżać w tą autostradę, czego jeszcze na razie nie robi. Tak samo jest tutaj z naszym wiaduktem tramwajowo-kolejowym, jak zwał, tak zwał. Wiaduktem kolejowym w sumie, takim wielkim. Czemu on jest? On tutaj został trochę przesunięty. Tego może nie widzieliście zbytnio na tym napisie, ale został całkowicie przesunięty. I tu nasze autostrady też są jeszcze do podłączenia, ta z tą. I tak dalej, i tak dalej. Także tak, dzieje się. No i oczywiście nasze punkty poboru opłat są już teraz trochę lepiej poustawione. Także jak wyjeżdżają z nich, to od razu się rozjeżdżają, no powiedzmy, do dobrych pasów. Tak, powiedzmy. Dobrze, tak to wygląda aktualnie. Ja teraz będę w większości te objazdy, rozjazdy i tak dalej usuwał, ponieważ większość z tych zjazdów jest już gotowa. A całe nasze centrum pozostawię do fantazji. Także tak, jedna ciekawostka, jaka jest poza naszym rysunkiem, to jest to, że ta droga zostanie przeciągnięta do naszego tutaj handlu. Według mnie to będzie świetne połączenie i oni będą wielbić, zwłaszcza te autobusy, żeby mieć takie tu bezpośrednie połączenie drogowe, bezpośrednio. Dzięki czemu ta cała dzielnica będzie na poziomie minus 1, w sensie będzie obniżona w całkowicie i nasza autostrada pojedzie nad nią. Także takie tutaj będą jeszcze się zmiany dziać, w sensie pojedzie nad nią, miał być też plan, żeby całkowicie przejechała górą, ale ostatecznie się powstrzymam, bo
Bez przesady. Też nie wiem, co z tym masz. No i co? Po raz trzeci widzimy. Tu mnie ucięło, ale to mogliście już zauważyć, że czasami jak mówię podczas nagrywania na Skaniańcach, to mnie tam wycina PlayStation 4. To jest minus i to jest według mnie błąd na PlayStation, ale jak się używa Share, to... No niestety, tak wygląda funkcja Share na PlayStation. Ona... Nie jest idealnie zgrany po prostu kodek dźwiękowy z kodekiem obrazu, a po prostu się zakończy mu pamięć czy coś. No przycina, tak czy siak, przycina. Swoją drogą, tu nie wiem czy wam pokazałem, to pokażę na sam koniec całego dzisiejszego odcinka. Bardzo dużo nowych dzielnic mieszkalnych, tramwajowych i innych rzeczy powstało po tym odcinku. I bardzo dużo nowych nowości tutaj dodało się. Nowe linie tramwajowe powstały. Nowe dzielnice mieszkalne też powstawały, bo ja w miarę tutaj ten popyt zaspokajałem, jakby się pojawiał. Także tak. Tu się naprawdę, tak jak właśnie wam mówię, dużo działo pomiędzy... Bo no wiecie, jak przez 2 tygodnie się nagrywa miasto, to też się nie może budować cały czas, a tylko węzła autostradowego. Na pewno to jest bardzo przyjemne, nie powiem, że nie, budowanie takiego tylko i wyłącznie węzła autostradowego, ale... No zawsze też coś innego się dorzuci. Swoją drogą, w kolejnym odcinku będą wyniki, znaczy to było bardzo dawno, za górami, za lasami, ankiety, która też się pojawiła jakiś czas temu. Konkretnie w ostatnim odcinku, który był miesiąc temu, prawie miesiąc temu. Na szczęście udało mi się, to nie jest kompletny miesiąc temu. I ten prototyp, jak budować, to też na pewno wam pokażę. Drogi bez słupów. Oczywiście to tylko działa na drogi proste, czyli nie mogą skręcać. Jednakże sądzę, że wam się bardzo spodoba, jak usunąć wiadukt. Co prawda to jest pracochłonne, jak przy wszystkich obejściach Skylinesów. No, no cóż. Swoją drogą, jeszcze się nie pojawił żaden nowy dodatek do Skylinesów, a minę ja już rok od ostatniego. Ostatni to był Sunset Hardboard i możliwe, że Paradox się przygotowuje do Cities Skylines 2. Bo to trochę długo się już nic nie pojawia. Szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby całkowicie uśmiercili Cities Skylines 1, bo tu jest tak duża ilość modów. One raczej będą ze sobą jakoś współgrać. Na pewno na jakiejś fazie coś, tak jak Windows 10 wstecznie z innymi rzeczami na pewno będzie działać. Bo to jest zbyt duże grono, Movit i to wszystko, te Resident Traffic i tak dalej. Tego jest po prostu zbyt dużo. I wątpię, żeby całkowicie to jakoś usunęli z całego Steam Workshop przecież dla Cities Skylines. No nie wiem, czy nie jest największy dla różnych gier. W sensie domyślam się, że są jakieś różne Steam Workshopy, które są jeszcze większe. Ale ten to naprawdę można pogratulować. Jak tutaj duże grono społeczności się połączyło. Tylko i wyłącznie dla jednej gry w teorii, można by powiedzieć. A jednak takie cuda można tu tworzyć. No, to zresztą cały czas widzicie na moich odcinkach, na pewno. Synagom, taka ciekawostka. Widzimy się tutaj po raz trzeci, co się słyszymy za widzeniem faktycznie z czasów aktualnych, ale jeszcze się zobaczymy jeden raz. Bo ten odcinek, no, możecie domyśleć się. Jest długi, bo powinien być długi. Tu jest tak dużo rzeczy, które chciałem wam pokazać. Zresztą, tak czy siak, łączna długość moich wszystkich nagrań, a to i tak nie jest pełna, bo czasami mi się PlayStation wyłączało, bo mu pamięć się kończyła, co nie? Ja faktycznie nagrywałem dosyć dużą część już bez pamięci. Nie włączyłbym ponownie Skylinesów, bo zabrakło mu pamięci tam w połowie. Łączny czas wszystkich odcinków, w sensie całego odcinka do zmontowania, jak gdzieś włączyłem tutaj w Vegasie, to było 15 godzin. 15 godzin ponad grałem w jedne miasto, budując jeden węzeł. To jest naprawdę bardzo duży, długi czas i faktycznie pierwszą sesję zrobiłem taką długą. Może to nie było 10 godzin, ale pierwsza sesja to na pewno było jakieś 3-4 czy 5 godzin non-stop siedzenia tutaj. Także no... Tak to wygląda aktualnie. No, mamy kolejną część naszego węzła zbudowaną. Już tam teraz jesteśmy w teorii na ostatniej prostej. Myślałem, że będzie to trudniejsze niż faktycznie było, ale tak czy siak. Po pierwsze, co zrobiliśmy, to cały ten węzeł, ale zaczęliśmy od budowy, a właściwie nadbudowy tutaj nowej części. Zrobiłem tutaj przejście nadziemne kładki do naszej pestki tutaj w tym miejscu. Ponadto nasze miejsce tutaj w tym rejonie przejeżdża sobie tutaj droga nowa, której zupełnie wcześniej nie było i łączy nam stadion właśnie z naszym dworcem, drogą
zwykłą drogą, nie tylko i wyłącznie pieszo lub bambajem. Jest ona dosyć bardzo, bym powiedział, nawet używa się. Nie jest bardzo, ale jest przydatna i jest to dobry łącznik dla niektórych rzeczy, zwłaszcza dla autobusów wycieczkowych, które niedługo będą faktycznie jeszcze mogły z niej lepiej korzystać. Ponadto cała ta nasza dzielnica się tu powiększyła, ponieważ nasza autostrada przybrała ostatecznego kształtu i, co ciekawe, mają nawet tutaj swój własny wjazd, który im dodałem. Nie miało go tutaj być, ale w końcu się pojawił, no i korzystałem z niego, tak, więc nie jest źle, bo w teorii z tej strony nie mieliby w ogóle możliwości wjazdu do tej dzielnicy, tylko i wyłącznie od tej strony, ale jak tutaj już było tak blisko, to no nie fajnie. Ponadto na dole, jeżeli sobie zejdziemy, zobaczycie, że jest multum ścieżek, możecie sobie tutaj chodzić w różne rejony i na skróty, i w skróty, i w ogóle pod naszymi wiaduktami też się znajdują właśnie ścieżki, aby to dało się wszystko jakoś sensownie. To są w powietrzu. Tu jest na przykład zejście do podziemi, gdzie się dochodzi do wszystkich nowych rejonów. Także tak to wygląda. Ponadto, no ta autostrada, no ona jest wspaniała. Widzicie, ona tu wyjeżdża z tego zakrętu. W ogóle ta cała mi się podoba. Wjeżdżamy tu, później jedziemy tędy. Później jedziemy sobie tutaj nad Pestką, nad naszym torowiskiem. Ten słup to bardzo trudno było go wstawić tutaj. Po czym, no właśnie. Widzimy budynki, a nie widzimy drogi, prawda? I budynki nie są, mogą się budować obok autostrady, a tym bardziej już wiaduktu. Na dole jest droga. Udało mi się moim starym, dobrym sposobem usunąć słupy spod naszego właśnie wiaduktu i według mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jestem z niego, no jest bardzo przydatne, dzięki czemu właśnie nasz tutaj wiadukt się ciągnie bezpośrednio na naszymi tutaj handlem i tu się nie wiem, czemu nie chcę cały czas budować nic. No ale tak czy siak, stąd zjeżdża sobie równo z naszą Pestką nasza autostrada. Tu jeszcze ten zjazd nie jest taki najlepszy, to jeszcze go sobie poprawię. Jedzie sobie tutaj. przepraszam, no długo już po prostu gram. Zresztą, no to już ponad tydzień nagrywam ten odcinek i tu wjeżdża sobie nasz węzeł cały. No i a propos tego węzła. Ten zjazd nie jest taki ciekawy, no... Prawdopodobnie, a nawet bym powiedział, że na pewno ja tutaj go zmniejszę do jednego pasa. Znaczy, nie to. To. Zmniejszę go do jednego pasa, bo on tutaj nie jest niezbędny. Bardziej chciałem go tu wyciszyć na tam jakiś okres. Tu widzimy naszą autostradę, w sensie naszą główną aleję. Jest dosyć mocno wykorzystywana, ale tak, do rzeczy. Ten węzeł, te kółeczko. Jak ja je wybudowałem. Ja je wybudowałem tak pięknie, ono wygląda. No nie powiecie mi, że nie. Ponadto, zrobimy tutaj przejazd na naszym tutaj ulicą, no to akurat jest dosyć ciekawe. I zjeżdżamy sobie tu, proszę bardzo, prosto do autostrady. Z autostrady też pojawiły się parę tunelów, takich jak tutaj, wyjazdów z naszego tunelu, do bezpośrednio tej dzielnicy, co też sądzę, że może być dobrym rozwiązaniem. Ludzie z nich korzystają, bo do tej dzielnicy jest lepszy, teraz szybszy dojazd bezpośrednio z tunelów, tak jak powiedziałem. Tu jest jeden zjazd, no tutaj jest taki trochę dziwny, ale tutaj są dwa pasy z długą prostą, ponieważ to się bardzo korkowało wcześniej, ale odkąd już tutaj komunikację tymczasową powoli zacząłem usuwać, to jest całkiem nieźle. To jest bardzo ciekawe pole, dojazd do niego jest tutaj przez tą małą drogę, ona jest trochę w powietrzu, no ale trzeba było wykorzystać ziemię przecież. Tak samo jak jest ta tutaj droga z zakrętem. Ponadto ciekawostka mogę powiedzieć tutaj, iż no tutaj się to ciągnie, natomiast ten tramwaj wcześniej tu kończył pętlę. I on nie był zbytnio używany, ale odkąd go przyciągnąłem dalej? A musicie wiedzieć, że on jedzie dosyć długą trasę dalej. Wyjeżdża tutaj dopiero, to jest jego wyjazd tutaj i tutaj tak. Tu nie było żadnej komunikacji wcześniej, żadnego tramwaju, takiej naziemnej. I teraz to mi się bardzo spodobało, bo ten tramwaj jedzie sobie tutaj cały czas, obok naszych parkingów. Dalej skręca, przez nasze tutaj, no, hotele. Skręcamy tutaj, dalej hotele, dojeżdżamy do naszego tutaj wielkiego budynku i myślę, by wcześniej ten tramwaj jechał tutaj, ale ostatecznie zmieniłem zdanie i skręca tu dalej, ma jeszcze jeden przystanek przy naszej rozrywce, hotelach i tak dalej. Dojeżdżamy do naszego City Railway. Fajne. No i tutaj sobie też przejeżdża właśnie z naszym przystankiem, dalej mamy kolejny przystanek tutaj wystający taki. Te przejścia nadziemne niestety nie łączą się z tym przystankiem, co minus, no ale no cóż, nie dało się ich jakoś lepiej podłączyć. Dalej nasz tramwaj na razie zjeżdża tutaj i ma pętelkę tutaj z dojściem ciekawym do innych tych rejonów, z czego wiem, że raczej z nich nie korzystają, bo nie da się, w sensie, tu się dało wcześniej korzystać, czekajcie, coś tu się zepsuło. Jak tak patrzę, w ogóle jak się zastanawiam, to ten odcinek będzie dla was pewnie strasznie długi, ale dobra, już trudno. Teraz na jakiś czas mogą być takie długie. Tak, że stąd też dałoby się dochodzić i tak samo jest tutaj też nowe dojście do naszej z Pestki. Z tej dzielnicy da się też dojść tutaj.
Te autostrady, które tutaj widzimy, one się tak kończą ślepo. Jedna tutaj i nie łączy się z tym, i druga tutaj też się nie łączy z naszym rondem. One będą jeszcze zrobione w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie, ale to już tak na sam koniec, tak po prostu, żeby tak pyk, myk. Ponadto dodaję nasz tramwaj w tym rejonie, żeby mógł sobie tutaj przyjechać. O, zapisuje się na taki fliz. I tutaj przyjeżdża właśnie pod naszymi wyduktami, co też jest według mnie dobrym rozwiązaniem. I dojeżdża do naszego bezpośrednio tej rejonów. I nasz tramwaj właśnie, a propos, bo jedzie w końcu tramwaj przez ten środkowy przystanek, ten niebieski, i ten niebieski wcześniej po prostu kończył w tej dzielnicy, a teraz go po prostu wyciągnąłem tutaj przy naszym schronie, wykręca, jedzie dalej i jedzie tu do przyszłych rejonów, bo tu jeszcze jakaś będzie dzielnica. Jeszcze nie wiem co, ale coś tam na pewno będzie. Idąc dalej, no ten węzeł właściwie wygląda jak wygląda, tak jak już mniej więcej zauważyliście. Tutaj ogólnie jest jedno na drugim. No i tak, węzeł jest ogólnie budowany tak samo jak na kartce, wedle schematu, więc no, tutaj dużo nie ma co do gadania. Jest to ogólnie bardzo ładne. I największy fuks, jaki tutaj miałem dzisiaj, to jest to, że zobaczcie, tutaj jest ogólnie bardzo blisko, są te dwupasmowa i trzypasmowa autostrada. Ale tą trzypasmową krzywo postawiłem, dzięki czemu tutaj nam się czteropasmowa nagle udało się zmieścić. Jestem z tego naprawdę, pierwszy raz jestem ze swojego błędu tutaj zadowolony. Rzadko to się zdarza i tutaj zjazdy do naszej nowej, w sensie do starej alei. I co ciekawe, dosyć bardzo jest już użytkowana, chociaż nie widać tego po samochodach, bo one jakoś tutaj są, jest duży ruch. Ale na razie nie aż tak wielki, żebyśmy go od razu widzieli. Tu jest ładny zjazd, no i tu tak, tu się pod ziemią trochę dużo dzieje, bo jest wszystkie zjazdy do tej dzielnicy bezpośrednio od tej. No po prostu dałem na wszystkie strony, żeby mogli sobie zjeżdżać, wjeżdżać i tak dalej. No i tu jest do naszej przyszłej dzielnicy, w sensie do przyszłego tego podłączenia Ostom. I tutaj jeszcze będzie jeden wjazd, to też jest ważne. No i właśnie teraz nad tym będę pracować, żeby to podłączyć. Tu jeszcze jedna rzecz jest ciekawa, bo tu jest pestka i tutaj z tą pestką jeszcze musiałem trochę pograć. I nasz tramwaj. Nie wiem, czy pamiętacie, wcześniej tutaj te tramwaje miały dziwne tunele i w ogóle odjazdy. Teraz wszystko jest już ładnie poukładane. Mamy jeden tor tutaj, drugi tutaj. Jak widzicie, tu jest z jednym przystankiem, a drugi tramwaj jedzie bezpośrednio do naszego węzła. I tu jeszcze jest wiadukt tramwajowy, żeby się nic nie krzyżowało. Nasz tramwaj, jak widzicie, on tam się sunie pod tymi autostradami i to nie w tunelu, tylko normalnie. I tutaj właśnie sobie coś nowego, co tu dodamy, to będzie łącznik. Tu będzie droga łączyła się z naszym dworcem. Bo stąd dojazd do dworca jest tragiczny, jeżeli nie tramwajem, tylko samochodem. A jeżeli to dodamy, to jestem przekonany, że raz, że ta dzielnica będzie lepiej skomunikowana, a dwa, na pewno będzie to nieźle wykorzystane. Także tak, tym się teraz zajmuję i jeszcze przy okazji, jak będę tutaj budować tę naszą autostradę, te torowisko wyciągnę od razu do przodu, bo go tutaj, ten dworzec jest o wiele mniej wykorzystywany jak ten. W sensie, nie wiem jak ładnie, w sensie ten ma 59 osób, tu ma 111, więc w teorii nie ma to takiego dużego znaczenia, ale po prostu tutaj widzimy te torowisko, ładnie poukładane i tak dalej. Z tej strony to mamy dwa tory na krzyż i tyle. Także nad tym popracujemy. Tymczasem wracam do dalszej części timelapsa. Tu się będzie dużo jeszcze działo. Tak mi się wydaje. No i żebyś wiedział, że tu się jeszcze trochę będzie działo. Mamy tutaj jeszcze trzy węzły do zrobienia. No, jak nie cztery? Tak czy siak, dużo. Wydaje się, że tylko musimy zrobić to zakończenie tej autostrady z tej strony. Tutaj podłączyć to i będzie wszystko cacy, co nie? Nic bardziej mylnego. Mamy tutaj cały węzeł tramwajowy jeszcze do przywrócenia, który istniał tu na dole, a teraz trzeba go stworzyć na nowo. Co ciekawe, całą tą pestkę, jak widzicie właśnie w tym rejonie, musiałem całkowicie na nowo wybudować, bo ona była zbyt nisko. W sensie, mogłem ją zestawić tam na poziomie minus 2, jak była, ale stwierdziłem, że jak mogę trochę ją przyciągnąć na normalny poziom, to wiecie. Swoją drogą, podczas budowy tego węzła też powstało parę, nie powiem wam ile, ale na pewno parę nowych dzielnic. Faktycznie takich stricte przy autostradzie, nie tylko takich daleko, ale też takich blisko, tam nowe rejony mieszkalne, to jeszcze dzisiaj zobaczycie tutaj. Nasz przemysł Industries, o, taka ciekawostka, pomiędzy maturami jak chcę odsapnąć, w sensie jak chcę odsapnąć pomiędzy maturami, to robię to co większość maturzystów, czyli idę spać. Autentycznie. To jest jedyna metoda, żebym wyluzował się trochę jeszcze. Zresztą po maturach to nie wiem jak reszta, ale ja po prostu to zasypiam. Jestem tak zmęczony i to nie z maturą, że tak wiecie, egzamin, wszystko, że tak mnie męczy pisanie.
tylko cała otoczka wokół tego mnie najbardziej męczy. Że wiecie, te cedule, to wszystko, że to jest matura, to jest egzamin dojrzałości i to wszystko mnie najbardziej męczy. Nie same te wszystkie pozostałe rejony. Także taka ciekawostka. No, natomiast właśnie pomiędzy różnymi montuję sobie, znaczy nie montuję, nagrywam sobie też odcinki i wtedy właśnie udało mi się wbić już zakończenie, ale spokojnie jeszcze nie wiem. Ojejku, ale strasznie mi ręka zaczyna boleć, ta poszczepiająca. No, to będzie mi się dobrze spać może. No, więc właśnie wybudowałem już całkowicie, prawie całkowicie już skończyłem nasz przemysł leśny, go ładnie wykończyłem. Tam parę nowych dzielnic przy cmentarzu właśnie naszych rowerów. Też już powoli kończę, ale tam jeszcze jest dużo do zrobienia, bo tam jest pestka. No i takie ciekawostki, co jeszcze na pewno będę chciał zrobić w tym mieście, to jest postawić i rozbudować nasz kampus, ale to już akurat się dzieje w kolejnym odcinku, więc taka ciekawostka. Na pewno będę chciał stworzyć nasz rezerwat przyrody, znaczy przyrody nie, park rozrywki. To na pewno coś, co będę chciał, żeby powstało. Ten nowy park, który zobaczycie, no pomiędzy odcinkami, go tu już budowałem, więc no na pewno. Skończenie, posegregowanie rejonów tutaj naszych ropy, to też na pewno. Jakiś jeszcze całkowicie jedna nowa dzielnica mieszkalna, bo tam nasze miasto na pewno się rozwija całkiem nieźle i mocno. I to zobaczycie. Lotnisko i towarowe i pasażerskie będę chciał zrobić, to jest pewne. Szósty odcinek, jaki tutaj jeszcze koniecznie bym chciał zrobić, to jest rejony portowe. Całe nasze nabrzeże, bulwary i tak dalej będę chciał, żeby powstało. No i w międzyczasie będą też powstawać nowe dzielnice mieszkalne na pewno, więc no wiecie. Czy coś jeszcze konkretnie poza lotniskiem? Jakieś może jeszcze dopieszczanie linii tramwajowych, nowe dorzucenie linii nowe kolejowe i na tym będziemy kończyć, sądzę. Bo też nie chcę zmęczyć tego miasta, a ono nie będzie skończone, to na pewno wam powiem. Nie będzie skończone. A, to siódmy albo ósmy odcinek, w sumie już nie pamiętam, nie liczyłem dokładnie, się pojawi jeszcze jeden odcinek z dzielnicy przy naszym dworcu kolejowym, bo tam za nim przecież jest taka wolna przestrzeń, chyba że tam będzie lotnisko, ja to jeszcze nie wiem. Co tego najbliższe ankiety, przynajmniej część, nie będzie tylko i wyłącznie na Discordzie, albo nawet w ogóle nie będzie na Discordzie, tylko też zrobię tutaj na YouTubie w postach. Skoro mam posty, to zobaczę, jak wam się podobają ankiety na w postach. Postać po prostu. No i też tutaj mam jakieś sporadycznie pojawiały się ankiety a propos serii z warszawskich, bo jestem po prostu ciekawy, jakiej kolejności będziecie chcieli. Tak jak możecie myśleć się w tym tygodniu, może będzie jedna, zapraszam do meta, bo o tym mówiłem mniejsza z tym. Sykutem będzie i to będzie taki bardziej apel do Rafała Trzaskowskiego, aby się opamiętał i wybudował to. Tak autentycznie, to będzie apel do Rafała Trzaskowskiego. Ja nawet może zatytułuję w ten sposób. Może mnie wysłucha, kto wie. W sumie jak podpiszę go w ten sposób, to będzie miał jeszcze większą popularność. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Zapraszamy do meta w postaci apelu do Rafała Trzaskowskiego. No, także to będzie na pewno ciekawe, jak powstanie. Patronite będę uruchamiać po maturze. Uruchamy też mój faktycznie profil na Facebooku, bo sądzę, że być wami też w stałym kontakcie na portalach społecznościowych, nie tylko YouTube i Discordzie, może być dobrym pomysłem. No i tak jak mówiłem, Patronite po to, żebym faktycznie zobaczył, czy jest tu jakieś grono, które chce mnie faktycznie wspierać. Z tego co wiem, na razie, bo próbuję wymyśleć też, co patroni będą mogli dostawać ekstra za to, że są właśnie patronami. I tak myślę i prawdopodobnie na pewno będę im wrzucać zdjęcia z budów, faktyczne zdjęcia z drona i ogólnie różnych obiektów, które się pojawiają. Na pewno nie będzie wcześniej twarzy, to do Zoom mogę zagwarantować. Będą mogli tam proponować swoje własne serie, raczej będzie ze mną też lepszy kontakt, nie taki jak jest tutaj normalnie. Czy na Discordzie, bo ja, no wiadomo, nie jestem non-stop w tych rejonach. No i nie wiem, co sądzicie, co jeszcze byście chcieli, żeby było dla takich patronów. Sądzę, że, znaczy nie wiem, jeszcze nie patrzę, jak nam to wygląda, ale od 10 zł pewnie jakieś tam to ustawię. No chyba, że od 5 to jest minimum, żeby było. No ale no, zobaczymy. Bo z pieniędzy z YouTube'a to na pewno nie będzie szans, żebym miał jak to zwinąć ten kanał. Taki
prawda, niestety. No i budujemy sobie z tej strony, jak widzicie, autostady, ale tutaj najlepszego, co ja wybudowałem z tej strony przy tych autostadach, to nie ma. Nie wiem, czy w ogóle pod koniec tego odcinka będzie, bo ja tutaj tak dopracowałem te rondo, które będę tutaj budować na sam koniec, że naprawdę... Oj, 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 tam się dużo wydarzyło. Swoją te części utworów, które dzisiaj słyszycie, oczywiście większość jest z modniejszym, w sensie wszystkie chyba są z modniejszym, ale część jest z tych utworów, które faktycznie nie znajdują się na sam taku oficjalnym gry. I dlatego to jest taka też trochę ciekawostka, można by wręcz powiedzieć. No, sam że on się spodoba. No. Gdzie na pewno się pojawię w czerwcu, jeszcze mogę wam w sumie powiedzieć. Na pewno będzie tramwaj na Kasprzaka, bo to jest w teorii niedługo się pojawi, w praktyce jeszcze czekamy. Będą na pewno, jak przypłyną już nasze bambaje z Korei, na pewno ich zrobię zdjęcia, recenzje i inne rzeczy. Jak ich nie schowałem do hali, to nad nimi sobie polatam. Spokojnie, o to się nie bójcie. Będę mieć własne zdjęcia. Co jeszcze się na pewno pojawi? Będzie, ale to akurat już jakoś w czerwcu. W czerwcu w sumie, albo w lipcu. Jubileusz Mniejsza z Tym. Będzie pierwszy rok Mniejsza z Tym. I niedługo też będzie 50. odcinek Mniejsza z Tym. Nie wiem, co jeszcze zrobię na 50. W sumie możecie napisać. W sumie się zapytam, czy chcielibyście na Mniejsza z Tym, żeby było wydanie takie jak stare. Czyli wiecie, że nagrywam normalnie odcinek, a nie jest w formie live'a. No to było dobre, bo się nie cięło i było szybsze, było sprawniejsze i w ogóle. Sądzę, że w przyszłości, jak faktycznie będzie właśnie będą pieniądze jakieś z tego kanału szły, no to będę mógł więcej zajmować się tym tutaj też czasem nad tym. No i wtedy mógłbym się nawet bardziej przygotować do Mniejsza z Tym. Zacznijmy od podstawy, czyli bardziej się przygotować do Mniejsza z Tym. Czy nawet rozwinąć tą serię, a jakieś ekstra odcinki w tygodniu, ale też tak dużo się nie dzieje, to bez przesady. Na pewno jakbym miał duże pieniądze, to bym kupił mocniejszy komputer, aby się nie cięło. Wracamy do odcinka. No powiem wam, naprawdę bardzo długo, to jest chyba najdłuższy węzeł, jaki budowałem. Mówię to zawsze, jak buduję te ostatnio węzły duże, ale niestety zawsze tak to wygląda. No i ja powiem wam wkrótce, co tu się wydarzyło na sam koniec, bo cały węzeł to wy tutaj przecież widzieliście cały czas. Pokazuję w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą i tak dalej. W kolejnym odcinku, od razu tylko powiem na początku, będzie timelapsik właśnie z tej całej budowy i nie wiem, czy to będzie timelapse tylko odcinek stąd, czy z timelapsów. Tak czy siak później będziemy robić ten kampus, o którym mówiliśmy. To tak, po pierwsze dodam drzewka wszędzie, jak możecie zauważyć. Nasz cały dworzec teraz wygląda o wiele ładniej, ciekawiej i w ogóle te drzewka wyglądają, no... Podciąga to nasz cały klimat. Teraz to już tutaj, jak wszędzie to jest trochę tego, jest kolorów. To nie jest takie to puste. Jest to o wiele ładniejsze. Tutaj trochę to zalesione jest, akurat tutaj nie jest. Tu jest niestety, tu wszystko mi się spaliło przed chwilą. Tu jest taka ładna ściana, oj tak, z akwoi, bardzo mi się ona podoba. Częściej będę chyba je robić, bo one bardzo ładnie wyglądają i będę je tak odgrywać po prostu całe ulice, nie od środka, tylko ogólnie ulicy. No i niestety to się wszystko spaliło, tu taki piękny grzyb mój z akwoi niestety się spalił. No ale na szczęście powoli się odradzają i aby nie było tych problemów, tutaj postawimy helikoptery. Natomiast, dalej idąc, dookoła tutaj wszystkich bambusy posadziłem, więc to też całkiem nieźle wygląda. No i tak, mamy przystanki tutaj tramwajowe nowe, które dodałem przy okazji. Tu jest dla naszej pestki jeden przystanek tramwajowy z niezłymi przejściami w jedną i w drugą ponad. To jest drugi tu przystanek, ale świetnie. I tutaj też właśnie się ludzie jeszcze siadają. Ogólnie pestka jest bardzo dobrze wykorzystywana i tu jest przystanek do naszych właśnie helikopterów i jakby ktoś chciał samochodem się tu zaparkować przy ulicy. Też można, dodałem ponad tutaj stację metra, aby mogli bezpośrednio do tych obiektów tutaj podjechać. Także tak, to jest jedna z tych części, no i oczywiście nasza autostrada, ona się stąd ciągnie. Ciągnie się cały czas prosto. Z jazdami, no i ta dzielnica, tej jej tutaj możecie w ogóle nie kojarzyć, bo jej nie było jeszcze, jak wcześniej to zaczynałem. Dzięki czemu nasz węzeł tutaj z pestką, z naszym tramwajem, który tutaj wcześniej kończył pętlę, miał tutaj. Ten tutaj, co jedzie na tą pętlę. Teraz to jest jedna z najbardziej popularnych linii w tym rejonie. To jest 138 mieszkańców z niej korzysta. I tu jest jeszcze przystanek kolei jednoszynowej, jak widzicie, która też jest bardzo uwielbiana przez naszych mieszkańców, głównie tej dzielnicy, bo oni z naszego osiedla ABCD dochodzą do różnych rejonów, do pestki i tak dalej. Jest tu szereg różnych przejść podziemnych, jak było mało, i pociągi. Pociągi, właśnie coś, co dodaliśmy, nowe linie tutaj kolejowe, pojawiły się, jak widzicie, na załącznym obrazku. Pociągi na razie dojeżdżałem tylko tutaj, ale tak czy siak sądzę, że to jest naprawdę dosyć duża zmiana. Ponadto, jakby było mało tego, nasza autostrada się tutaj ciągnie,
Ta dzielnica, no tutaj jest niektórych terenach mieszkalnych, niektórych handlowa. Tu jest dosyć dużo nowych przejazdów, przejść dla pieszych, natomiast co jest najbardziej ciekawe, czyli nasze węzły autostradowe, tu jest całkowicie nowy węzeł. To rondo. Wybudowałem stosunkowo szybko jak na cały węzeł, co prawda te zjazdy wyglądają pięknie. Ten rozjazd, no niech mi ktoś powie, że ten bardzo ładnie, ten najbardziej, nie jest cudowny. On po prostu, no tutaj nie udało mi się aż tak bardzo, więc zarzuciłem w drzewa. Ale tak, ogólnie to jest ciekawe. No i ten węzeł tramwajowy na środku. To nie jest idealne rondo, nie jest okrągło idealnie, ponieważ musiałem je wyciągnąć, aby móc robić tu jeszcze trzy zjazdy z tej strony, a nie tylko jeden. I żeby były sensowne. Tu na przykład nie ma sensownego zjazdu, ale już pogodziłem się z tym, bo i tak tutaj samochody zbytnio bardzo nie zwalniają. No ale tak, nasze przystanki tramwajowe wyglądają następująco. Ludzie się tutaj będą przesiadać pomiędzy dużymi przystankami, tak mi się przynajmniej wydaje. I na razie są tutaj dwie linie tramwajowe, one się nie rozjeżdżają nigdzie daleko, no poza tym, kiedy tutaj do tej dzielnicy trochę podjeżdża. Ale jest to, wygląda jak na załącznym obrazku, ale żeby nie było, że tutaj nic nie ma, jest stacja metra. Jak widzicie, naprawdę ludzie też z niej korzystają w tym rejonie, mogą się dzięki temu przesiadać do tramwajów. Co prawda, że na tramwaj tu na przykład nie jedzie, ale mogą pójść do tych wszystkich przystanków. No i te rondo z tymi drzewkami też według mnie jest bardzo tutaj kolorystyczne. No i tu jest nasz zjazd ze wszystkich linii kolejowych, które tutaj mamy. Więc w przyszłości, jak tu pociągniemy jakieś pociągi, no one najpierw, tu będzie pewnie stacja i gdzieś tu będą wykręcać od razu, no bo nie da się inaczej tego puścić niestety. To nie zmienia faktu, że na pewno to będzie ciekawe. Ponadto teraz sobie przypomniałem, że tutaj jest jeszcze jeden ten nasz tunel właśnie dla pociągów towarowych i aby o nim nie zapomnieć, po prostu tutaj sobie wyjazd na przyszłości pamiętać. Tak wygląda to po tej stronie, ale oczywiście jest jeszcze druga strona. To tak, te kółeczka, no sądzę, że one wyglądają spektakularnie z góry, jak cały ten węzeł naszym dworcem w tym rejonie. Tu mamy różne zjazdy na dole, nie zabudowało, więc to też mi się bardzo podoba. I ludzie korzystają faktycznie z wszystkich autostrad poza jedną, która faktycznie, przyznaję, jest trochę poszła z rozmachem. Co prawda widzimy, że w teorii tutaj wykorzystują to, ale na pewno tak czy siak nie wszystkie pasy. Także tak, jedna autostrada trochę poszła z rozmachem. Tu jest drugi węzeł, też jest dodany z drzewkami. Taką fantazję tutaj zrobiłem, trochę różne kolorki w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą. No i dzielnicę, rozbudowałem tą dzielnicę z naszym tramwajem, który też tutaj już ma o wiele więcej osób korzystających z niego. Ponadto ta zupełnie nowa dzielnica i ten wiadukt. Wiem już teraz, jak budować te wiadukty właśnie takie ładne, kolejowe, specjalnie nad niektórymi rejonami. Także to jest coś, co będę nam w przyszłości pokazywać w trikach i pomocnikach. Natomiast tak, tu jest przystanek kolei linowej, jednoszynowej. I nasze tramwaje, jeden zjeżdża tu, co wam zaraz pokażę, i drugi jedzie na razie tutaj bezpośrednio na naszej oczyszczalni nowej, którą w tym rejonie postawiliśmy, także to też jest z tych bajerów. Tu jest przejście dla pieszych do przyszłych rejonów, bo tutaj na pewno coś jeszcze wybudujemy, jakieś mieszkalne czy coś, jeszcze nie wiem co. Coś na pewno będzie. I tu są zjazdy kolejowe. Jak widzicie, jednokierunkowe zjazdy do pociągów na dół i one wyjeżdżają tutaj. Także tak, tu jest ciekawe i do tej nowej dzielnicy w tym rejonie mam tu specjalną linię kolejową. Także tu jest bardzo dużo przemyślanych rzeczy, tak samo jak tutaj na przykład zjazd tej linii kolejowej bezpośrednio tego dworca też zupełnie zmienił swoje, nie wjeżdżasz do tunelu, tylko ma to co ciekawie. Tutaj, jak i tu ja węzły porobiłem, tu nowa stacja, to jest zupełnie coś, czego nie było tu wcześniej, kolejowa, także to się zmieniło, trochę rozbudowałem także te rejony, ale idąc dalej, zgodnie z naszą autostradą, drugi, jeden z moich ulubionych węzłów. Rondo to jest faktycznie dobre rondo, w sensie proporcjonalne. To prawda, nie jestem zachwycony z tego, jak ten węzeł wyszedł, ale musiałem tu dać taką sześciopasmową drogę, aleję, żeby te samochody mogły sensownie tu niestety wjeżdżać. Także tak, to mi się akurat z tego nie podoba. No i tak, pierwsze co, linie kolejowe. Puściłem je górą. Ponadto, specjalne zjazdy z autostrad w tym rejonie od naszego tutaj Czarnowca, który jeszcze będzie do przebudowy i trochę do zbudowy w tym rejonie, zjeżdżają sobie w tym rejonie, także to jest ciekawe. Podwójna, ładna autostrada, którą można ominąć całe nasze węzły. To jest też coś, co faktycznie jest dobre. No i specjalne zjazdy do różnych tutaj rejonów naszego ronda, żeby się to nie korekowało, nie krzyżowało i tak dalej. Ponadto nasz tramwaj. Nie wiem, czy pamiętacie, tu była wpętla w przeszłości. Teraz jej tu w ogóle nie ma. Czemu? A już wam mówię. Ponieważ, teraz się zastanowiłem, czemu oni wszyscy tędy jadą. Skręcałem tutaj, a teraz uświadomiłem czemu. Ponieważ tutaj nie ma w ogóle zjazdu z autostrady. No tak. Czekajcie, czy ja bym tutaj mógł coś pokręcić? No dobra, no taki
No zobaczymy, może im się spodoba, bo na pewno to było lepsze niż jazda taka tutaj na okrągło. Ale tak czy siak, wracając z naszego tramwaju. Tramwaj jedzie tu dołem. Tu ma jeden przystanek. O, dokładnie w tym rejonie. Jak widzicie, jest on dosyć nieźle wykorzystywany. I tu jedą trzy linie. Tu jedą trzy linie tramwajowe. Jedna jedzie tędy, jedzie do naszego dworca w tym rejonie. Czyli taka też nowa linia. A pozostałe dwie linie, jedna jedzie tutaj. Z czego domyślam się, że z tego przystanku raczej dużo osób nie korzysta. No ale jest, jak coś. Do druga zaś dojeżdża naszego czarnowca, gdzie faktycznie ludzie mogą się w teorii przesiadać i dochodzi do swoich biur. Także tak, to jest drugie rondo. Sądzę, że naprawdę to ciekawe mi się udało. No i nasz wielki węzeł teraz. Całe autostrady w tym rejonie mają już jedno... Mają ręce i nogi, tak to powiem. Ponadto przebudowałem tutaj naszą linię kolejową, żeby nie jechała dookoła naszego tej hali, ale jechała bezpośrednio prosto, co też to trochę usprawnia na pewno tutaj rynek. No i tutaj nowe drogi będą mogły w przyszłości się pojawiać. Jedna rzecz, ciekawostka, która jeszcze powstała w międzyczasie, jest w tym rejonie. Jak pojedziemy sobie z naszą autostradą, która też powstała przy okazji tej budowy, do tego rejonu, mamy nowe centrum energetyczne. Jak widzicie, są tutaj specjalne takie linie energetyczne, dodałem takie po trzy, jak normalnie to wygląda, nie tak jak w skrańcach, że ona może obsługiwać nieskończoną ilość energii. I one dochodzą do różnych rejonów naszego miasta. Tutaj kończą się, tu dochodzą do różnych rejonów. Czemu ich tak dużo nasadziłem? To nie jest tylko i wyłącznie, żeby ładnie wyglądało. No bo ładnie wygląda, co nie? Jak takie faktyczne linie energetyczne. Po to, że jak pioruny walą, to one niszczą te kable. I niestety, jeżeli byłby tylko i wyłącznie jeden, to by nam już całkowicie odcięło prąd. A jeżeli jest ich parę, to tak szybko nam tego nie odetnie i będę mieć czas na reakcję, żeby przywrócić prąd. Do tego rejonu jest jedyny transport, to jest helikopter, z którego bardzo dużo ludzi korzysta. Na dowód, co jakby klikniemy... O, proszę bardzo, jak klikniemy sobie go... tutaj na całej linii, jak widzicie, jest nawet po 18 osób w jednym helikopterze, czyli ludzie faktycznie tutaj podróżują, bo sama podróż stąd jest długa, bo najbliższe lądowisko jest dopiero na naszym dworcu, czyli przelatujemy właściwie całe miasto, ale stwierdziłem, że a co tam, helikoptery latające mogą być. I to jest nasze jedno z ważniejszych centrum energetycznych. Mają tu wszystko, mają straż pożarną, mają schrony, mają nawet własne ujęcie wody, mają nawet własne turbiny wiatrowe, żeby uruchomiły jakby coś nasze wiatraki, a właściwie nasze pompy. Mają nawet własną oczyszczalnię ścieków, tutaj już miała swoją jedną sytuację, gdy faktycznie się przydała. Także jest tego tu naprawdę dużo. I sądzę, że tym pięknym akcentem możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z tej serii i ogólnie z mojego kanału, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No to jest na pewno odcinek godny specjala, a że chyba już wbiłem albo wbiję na dniach 1000 subskrypcji. Jak nagrywałem, to jeszcze miałem 800. Jeszcze nie było zachodniego wrzuconego, jak zacząłem nagrywać ten odcinek. To wiecie, to się tu dużo zmieniło. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Od tego miasta teraz będę musiał sobie trochę odpocząć. Przez 2 tygodnie ponad nagrywałem ten odcinek. Cześć!